Hej, z tej strony Tekilka, witam was wszystkich w kolejnym unboxingu paczki z mangami na moim kanale. Dzisiaj mamy paczuszkę z Vaneco, wiem, że miałam dopiero zamawiać w lutym, ale na Vaneco była tak super promocja, atomiki po 16 zł i nie tylko, więc no musiałam kupić. Także cóż, bez zbędnego przedłużania zebramy się za unboxing. Nie miałam żadnej serii do dokończenia, bo żadne tomiki jeszcze nie wyszły tak do końca, ale dokupiłam sobie te, których mi brakowało albo które zdążyły wyjść od tego grudnia, kiedy zamawiałam. Zaczniemy sobie na początek od wszystkich dodatków, które oczywiście będą spoilerem, co zamówiłam. Mamy taką pocztówkę z Tomodachi Game, czyli przyjacielskie rozgrywki. Oprócz tego mamy pocztóweczkę z Moriarty. Dalej mamy cztery zakładki, mianowicie nawet jeśli przetniesz, rozetniesz mi usta. Dalej mamy Marriage Toxin, to akurat czytam, jest spoko. 50 cm życia. I Kabukicho Bad Trip, to jest yaoi, więc tak średnio mnie interesuje. Dalej mamy od pana Wiktora karteczkę, czyli on pakował moją paczkę. Dziękuję za zakupy. Tutaj mamy ulotki, Toxic Marriage, Hunter x Hunter i Therapy Game. Oprócz tego grzesznicy lazurowej otchłani dostaliśmy jeszcze notesik z Vaneco 8. I mamy plakat. Plakat będzie z najprawdopodobniej z Tomodachi Game. No, ten plakat jest ładny, podoba mi się. Śliczny. I cóż, przechodzimy sobie do mangusi. Na początek mamy light novelkę. Jest to 12 tom No Game No Life. I nie jest to dla mnie, jest to dla mojego brata, bo on zbiera No Game No Life, a wiem, że tego tomiku na pewno sobie nie kupił. Dobra, jest bezpiecznie, żeby pokazać stronę, bo czasami w No Game No Life są strony plus 16 mocno. Które dodatkowo w Polsce są cenzurowane. Dobra, to może nie. Właśnie była taka dość mocna scena. Dalej mamy Mój przyjaciel Oziorożec. Czy mi się wydaje, czy to jest takie... Czy ją... Jezus. Zobaczcie to, widzicie? To będę musiała zreklamować, bo to jest całe przegięte i tutaj widać też, że jest właśnie cała szrama. No nie no, ja to muszę zreklamować, no bez przesady. Ja nie lubię takich sytuacji w mangach, no po prostu nie wierzę. Nie wiem, niech mi przyślą samą walutę. Z tyłu jest ok, ale z przodu to jest masakra. Wzięłam Mój przyjaciel Koziorożec, jest to jednotomówka od Vaneco. Zaintrygował mnie bardzo opis i po prostu jestem ciekawa, jak to będzie się prezentować. Nie jest to belka z tego, co kojarzę z opisu, chociaż wygląda, jakby miał być. Następnie mamy 18 tom Moriarty'ego. Pokażę wam kreskę. Także z Moriarty jestem na bieżąco, z tym co wyszło w Polsce. Dalej mamy Moje Gwiazdy 3 i 4. W ogóle teraz się zorientowałam, że nie mam 6 tomu dalej. Mam 5 i 7, bo sprawdziłam na półeczce. No i nie mam drugiego tomu oczywiście, bo nie było na Vaneco, tak bym zamówiła. Także jest trzeci i czwarty z najlepszą dziewczynką, czyli z Kaną na okładce. Dalej mamy Kasane, 13 tomik. Jeszcze jeden i koniec, dlatego że na 14 ta seria się kończy. Tutaj też nie będę wam pokazywać co jest w środku. Dalej mamy JTO, tomy 9, oj przepraszam, 9 i 10. I to też jest z tym co wyszło w Polsce. I tutaj mamy taki plakacik z Onizuką. Sorry, że z takiej perspektywy, ale cóż. I kreska w mandze.
No i tutaj mamy te dwa tomiki. Dalej mamy trzy tomiki uzupełnienia kolejnej serii, mianowicie przyjacielskie rozgrywki. Mamy tomik trzeci, tomik czwarty, to jest najgorsza dziewczynka w całej serii. Nie lubię jej naprawdę strasznie. Mamy tomik piąty. Pokażę wam, jak wygląda kreseczka. Ładny pan. I ostatnią mangą z paczki jest to drugi tomik Grzesznicy Lazurowej Otchłani. Przyznam się, że pierwszego tomiku jeszcze nie czytałam, ale ta seria ma tylko trzy tomy, więc cóż. Jest śliczna, podekreska jest przepiękna. Właśnie mi pająca ręka. Jup. Także to było tyle. Takie małe zakupy. Proszę was do lajkowania, jeżeli wam się podobało, do następnych odcinków. Zapraszam na moje recenzje na Instagrama, na Discorda. Jeżeli chcecie pogadać na przykład o anime sezonowych, bo często tam o tym gadamy. I cóż, dajcie znać, że wy coś ostatnio przeczytaliście, co ostatnio kupiliście. I trzymajcie się. Pa, pa!